Jak co roku w lipcu, Białystok stanie się kulturalną stolicą Europy, a to wszystko za sprawą Podlaskiej Oktawy Kultur. Impreza odbędzie się w dniach 21-26 lipca na placu przy ratuszu w Białymstoku oraz w 19 miejscowościach województwa podlaskiego. Przyjadą zespoły z Polski, Rosji, Ukrainy, Litwy, Białorusi, z Bałkanów, Armenii, Izraela, a nawet dalekich Indii. Będzie tych zespołów 25. Oczywiście poza stałymi krajami, które zawsze występują, jak Ukraina, Rosja, Białoruś, Litwa, będziemy mieli trochę nowości. Przyjeżdżają dwa znakomite zespoły z Mołdawii. Przyjeżdża zespół z Łotwy. No i też powtórka z rozrywki niejako, bo przyjeżdża Orkiestra Teatru Narodowego ze Lwowa, ale jest to wspólny projekt z naszymi artystami operowymi i mam nadzieję, że bardzo będzie się ten program w Białymstoku i w Suwałkach podobał, bo tylko tam oni wystąpią. Natomiast pozostałe zespoły praktycznie występują jeszcze w 19 miejscowościach województwa podlaskiego, nawet w małych miejscowościach, na wsi. Na 8 dni poprzedzających oktawę organizator imprezy, czyli Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury, przygotował eventy i wystawy, które nawiązują do festiwalu i w ciekawy sposób promują folklor. Wszystkie rozpoczną się w samo południe i wszystkie odbędą się w centrum Białegostoku. W tym roku mamy szczególną 8 edycję Podlaskiej Oktawy Kultur, w związku z tym zaplanowaliśmy też szereg działań poprzedzających festiwal. No i już jutro zapraszamy na Ethno Fashion, czyli pokaz fryzur, pokaz mody inspirowanej folklorem. Mamy w tym miejscu właśnie za 2 dni otwarcie wystawy prezentującej najciekawsze zdjęcia z poprzednich edycji, jak również oczywiście będziemy częstować mieszkańców Białegostoku buzą, także będziemy tutaj nawiązywać do kuchni z różnych zakątków świata. No i najważniejsze jest to, żeby ta nasza impreza dotarła do wszystkich mieszkańców Białegostoku, do mieszkańców naszego regionu. No i dlatego też właśnie udekorowaliśmy to nasze centrum flagami, żeby każdy od wewnątrz poczuł naszą imprezę. Oktawa Kultur to jest najważniejszy festiwal dla naszego województwa. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i wszystkich gości. Podlaska Oktawa Kultur rozpocznie się paradą zespołów. Będą barwne tańce i stroje, a do tego piękna muzyka, czyli dźwięki charakterystyczne dla kultur z różnych stron świata. Oh,